Witam ponownie w Ikarusie. Tak więc, zostałem tipa, żebym sobie ogarnął ten moduł. On daje movement speeda, także quick research, dodatkowo damy sobie crafting. Tylko jak ja mogę teraz założyć? Tak, o, mam wrzucić go po prostu? Bo tu chyba tak, dobra. Czyli mamy to. I mam iść, tu się trochę pozmieniało teraz w ostatnim patchu. Trochę pozmieniali oznaczenia misji, ale ta misja była hard i mam iść na harda, także idziemy na nowy biom, zobaczymy co tam będzie. Pyk. Bierzemy nasze rzeczy. Dobra, wylądowaliśmy. O kurde. Jesteśmy na pustyni. Nie wiem jakie tutaj zwierzątka będą. I mam iść tutaj. Okej. Okay. Catch ten biom będzie trudny. A ja sobie ten moduł jeszcze tylko odpalę, pyk. Dobra, i mam 5% movement speeda, więc fajnie. Dobra, no to ja muszę sobie jakiś łuk ogarnąć na początek. No i dobra, mam łuk i tu mamy chyba hieny. A nie, to nie jest hiena, tam była hiena. A dobra, zobaczymy czy to padnie na hita. A, nie padło na hita, na stealth ataku nawet. A hiena? O kurde. Bo na roły muszę zrobić, wobec tego będzie kiepsko. Coś tak czuję. No, padnij. Dobra, git. 99 poziom miała ta hiena. No kurde, no, tu już nie ma przelewek. Dobra. No to co, idę powoli w tamtą stronę. Tu takie kurde kaniony, więc ja muszę iść tędy chyba, albo tutaj w lewo. Zobaczymy. Dobra, mam bomb arrowa. I on ma mało HP, więc powinien paść. Tak. Dobra, git. Zobaczymy jeszcze później, czy hiena padnie na jednego bomb arrowa. Tutaj wysokie levele są. No i dobra, to jest chyba hiena, tak? Czy nie? Tu jakiś Lampard chyba. Dobra. Ale na hita umarł, także nie ma tragedii. 91 poziom. Także będzie okej, chyba. No kurde, mam słonie nawet. Pytanie, czy słonie są agresywne? Kurde, nie wiem. Ale nie powinny być chyba, co? Pewno hiena jest agresywna. A słonie? Mam jeszcze dzika. Pytanie, czy ten słon ucieknie, czy nie? A, słoń mam je w ogóle gdzieś. Okej, dobra. Ja ani słoń się mnie nie boi, ani ja jego. W takim wypadku. No powiem wam, że są problemy jednak, bo zaatakowałem hienę. I wszystko się na mnie rzuciło. Słoń, druga hiena, dzik. Także no, chyba się w paczce trzymają. Nie wiem jak to działa. A, i wszystko na mnie idzie, nie? Tylko hienę jedną zaatakowałem. Także no, tu nie ma przelewek. Dobra, ja potrzebuję strzału więcej. Znalazłem pierwszą jaskinię. Pytanie, czy w jaskini będą te same mobki, czy będą inne? Mamy iron. Węgiel. O, te same mobki. Jeżeli chodzi o jaskinie, to totalnie nic się nie zmienia. Cały czas są takie same mobki. Okej. Czemu on tak mało dostaje? O kurde, dostałem dwa razy. O, strzał już nie mam. Mam strzały jakieś? Mam. Dobra, gdzie jest ten mobek? Tutaj. O, i level upik. Giga szybko ogólnie tu idzie level. Z tego względu, że jest giga dużo mobów do zabicia. Także to jest akurat fajne. No dobra. To ja coś tu sobie chyba wykopię. W sumie to mógłbym nawet sobie tutaj bazę założyć. Problem jest taki, że kurde, giga mało drzew tutaj jest. I tak no.
Trochę ciężko może być z założeniem bazy. Ale zobaczymy. Ogólnie to słonie są giga łatwe do zabicia, bo nie wiem. Strzelałem w tego słonia, a on sobie stał w miejscu, także bezproblemowo. Zobaczymy zaraz, co z niego poleci. Fajnego. Uspróbujemy sobie go. No, czyli to co zawsze, tylko chyba więcej? O! Ty dzik. O! Dobra, git. No, i tak to wygląda. Ogólnie nie wiem, nie potrafię walczyć z tymi niedźwiedkami, bo one są za szybkie. One praktycznie cały czas mi na plecach stoją i to jest giga ciężkie. No, także na szczęście chatkę zrobiłem, więc mam respawna. No ale znowu pół levela w plecy, nie? Więc szkoda. No ale cóż. I to w ogóle wracamy na ten stary biom. Tutaj zaczynamy tylko na pustyni, ale misja jest na starym biomie, także... Co, ja lecę z pojtemki. No dobra, przejdziemy na pierwszą lokację. No i się okazało, że muszę iść tutaj. Teraz na kolejną. Bo tutaj prawdopodobnie nic nie ma, więc idziemy... na drugą lokację. Zobaczymy, co tam będzie. No i dobra, jestem przy drugiej lokacji. No i chyba rozumiem, że mam coś z tego wziąć, tak? Tak. Portable beacon. Dobra, mam. Tam zrobić? O? Yeah. Construct your way over the rock barrier. Nie rozumiem. Chyba nie rozumiem. Ja mam co zrobić. Dobra, czekajcie, nie wiem, postawię to i co się stanie. Co się stało? Nie. O. Napisane, że displays a map marker when deployed. No, to jest nieprawda. Oszukują mnie. Bo nie mam żadnego markera nowego. O? Dobra, pomogłem się trochę YouTube'em. Chodzi o to, że mam przejść po prostu tutaj dalej. Czyli gdzieś tam w tą stronę. No i tutaj muszę się wspiąć na górę, nie? Po tych skałkach, także muszę sobie wybudować przejście. Wtedy ogarnąłem to dopiero po jakimś czasie i... średnio. Dobra. A, 5. Teraz bym poszedł tak. Tutaj. Wiem, czy mi starczy materiałów. Mam nadzieję, że tak. Ale to nie jestem tego taki pewien. Ile jeszcze mogę tego zrobić? 10 sztuk. No dobra, to robimy. Ajajaj, dobra. Pyk. 3 sztuki jeszcze mam. Czy uda mi się tam wejść? Pytanie ze 100 zł. Ja tu wskoczę. No, dawaj. Nie chciałbym tu spaść, a prawdopodobnie mogę tu spaść. No chyba nie będzie takie łatwe, jak myślałem. No, come on, kawałeczek brakuje. Naprawdę. Dobra, czekajcie. Dobra, udało mi się tutaj wejść. Pytanie... jak ja zejdę? To jest chyba najciekawsze pytanie. Prawdopodobnie będę musiał się wrócić po materiały i zbudować sobie zejście, bo tutaj raczej bez śmierci nie zejdę, no. To ja idę po materiały. A tu jest ogólnie impreza. Mamy 2 buffalo, large deera i różnych kumpli. Sobie imprezują chłopaki. No i dobra, materiałów nazbierałem tyle, że mogę zrobić 40 schodków. Robimy na razie 15.
Ja jakoś tutaj muszę zejść, tak żeby kurde nie umrzeć. Mam nadzieję, że tu nie zjadę na sam dół. O. Dobra. Nic nie mi zaliczyło niby. No ja nadal muszę zejść tutaj, nie? Okej. Ciężkie to będzie. Mam być szczery. Bo mi się przyklejają te schodki do tych. Dobra, coś udało mi się zrobić. I chyba uda się zejść. Tak, dobra. Jesteśmy w domu. Git. No i teraz muszę iść na trzecią. Trzecią czy drugą? Na kolejną w każdym razie miejscowe, także lecimy. To jest w ogóle nowy event, bo jest burza z piorunami. Będą jakieś pioruny? Przed chwilą były. O. Gdzieś cały czas walą pioruny. Fajne. Fajnie to wygląda, fajny evencik. Chyba najlepszy do tej pory. Dobra, ale co do tej miejscowej już niedaleko. No i dobra, jestem przy tej miejscowie. Się okazuje, że to jest wodospad. W sumie fajnie to wygląda. Czy ja mogę tutaj postawić? Tak. A, i tyle. Okej, ja teraz muszę zawalać stąd aż tutaj. No więc co, ja to chyba zrobię troszkę innym sposobem. Tam widziałem kumpla niedźwiadka, który obstałem, że chce się zakumplować. Także szybki teleporcik do domu. Te pół levela jestem w stanie naprawdę poświęcić w zamian za to, że nie będę musiał biec tak daleko. No i odlatujemy. Także misja zakończona. Pyk. Kilka razy zdarzyło mi się umrzeć, raz przez niedźwiadka, raz tam spadłem z wysokości, jak budowałem przejście, więc no tak, nie było łatwo. Ale no, tak mówię, ta gierka ma problem z tym, że trzeba biegać giga daleko i ja na przykład wolałem poświęcić pół levela i się tepnąć do łóżka, niż wracać z buta z tej misji. Także powinien coś z tym zrobić, nie wiem, dodać chociaż jakby, chociażby jakiś, nie wiem, głupi rower czy coś do craftu za te kręcy całe i tak dalej, żeby nie trzeba było tyle biegać. O, tutaj w ogóle mamy jakąś exotic misję. A, czyli mamy tylko tutaj wykopać ten egzotyczny surowiec i to tyle. Dobra, to chyba będzie kolejna misja. No, także tyle i widzimy się na kolejnej misji.